cóż, pierwsza seria, zawsze te mecze są niezwykle ciężkie, tak do końca nie wiadomo, jak nam to wyjdzie. Też kontuzje nie pomagają, ale to jest piłka ręczna i te kontuzje są zawsze wliczone i zdarzają się. No cóż, pierwsza połowa była bardzo nerwowa, to było widać, że raz, że nieskuteczność, dwa, że no widać było, że nie graliśmy płynnie, że tutaj brakowało tego zgrania takiego, które no zawsze przychodzi, gdy jest presja, gdy jest stres. W drugiej połowie, jak wyszliśmy na prowadzenie, to zupełnie puściło i te akcje naprawdę zaczęły wyglądać tak jak na treningach. Znaczy jak płynnie, jak nie, że jak na treningach graliśmy, ale że to naprawdę wyglądało i naprawdę też w obronie popracowaliśmy dzisiaj bardzo mocno. Tutaj Wojtek też nam pobronił w ważnych momentach, odbił kilka piłek, także naprawdę ta obrona też można być dzisiaj zadowolonym, bo straciliśmy 24 bramki, gdzie 2-3 ostatnie to już były takie, jak było w zasadzie po meczu, więc no naprawdę można być zadowolonym z tego występu. Jest materiał do analizy, jest czas, żeby teraz odpocząć i się dobrze przygotować do następnego spotkania za tydzień. W sumie już trener wszystko powiedział, tak naprawdę mieliśmy bardzo ciężką pierwszą połowę, zaliczoną bardzo ciężką obroną i przede wszystkim przełamaliśmy to i daliśmy radę. Poprowadziliśmy do zwycięstwa i jest się z tego cieszyć w okrojonym składzie, więc byle więcej. No zawsze jest to mobilizacja, nie ma co mówić, zawsze jest to mobilizacja, ale przede wszystkim dla każdego chłopaka, który jest na boisku. Każdy chce dostać to MVP i tak mi się wydaje, że każdy o to walczy. Na pewno zostawiliśmy tutaj kawał serca, zaangażowania. Myślę, że było to widać po nas, że bardzo chcieliśmy to wygrać i tutaj liczyliśmy na doping. Na własnej hali, co też było bardzo pomocne, także na pewno nie ustrzegliśmy się błędów, ale myślę, że naprawdę solidny mecz w obronie i jak na tak sądząc po wyniku, to gdzieś tam w ataku czasami brakowało tempa, ale może troszkę też skuteczności, ale też myślę, że dużo pozytywów da się z tego wyciągnąć. No mecz był przez bardzo długi okres czasu zacięty, no tutaj na pewno rotowaliśmy składem na tyle, na ile mogliśmy, także chłopacy, którzy wchodzili z ławki i ci, którzy odpoczywali wcześniej, no po prostu dawali w dalszym ciągu jakość i myślę, że to jest główny powód, dlatego, że w końcówce po prostu potrafiliśmy jeszcze wykrzesać z siebie więcej sił i gdzieś tam wygarnąć piłki, zwłaszcza w obronie.